Cześć Filip. Jestem w chwili. Jak się masz? Jak się czujesz w Holandii? Fajnie. Podoba ci się? Tak. A co dzisiaj będziemy robić? Nagrywać filmiki. Jedziemy co zjeść? Fryty. Frytki? Holenderskie frytki zjemy, tak? Tak. A ty lubisz frytki? Tak, lubię jeszcze na mostu chodzić. Co lubisz? Na mostu chodzić. Okej. Okay. A powiedz, jakim autem przyjechałeś do Holandii? Bemką. Bemką przyjechałeś z tatą? Tak. Okej, okay. Jak ci się jechało? Trochę. Dobrze. A gdzie ty mieszkasz, Filip? W jakim mieście? Nowej Soli. Nowej Soli. Jak jest w Nowej Soli? Fajnie? Tak. A teraz tatuś buduje domek, tak? Tak. I cieszy się, że będzie miał nowy domek? Tak. Jak będę duży. Będziesz duży. No to super. To co, lecimy na miasto? To zapraszamy wszystkich. Z Filipem jedziemy na frytki. No. Pa, pa! No i aktualnie znajdujemy się w miejscowości Zwolle. Jak możecie zauważyć, lockdown cały czas trwa, ale pączki sprzedają się przed Sylwestrem jak najbardziej. Dobra, idziemy przejść się trochę po mieście. Zobaczymy, co się dzieje tutaj. Drzewko ładnie ozdobione. Ludzi jest, ale wszystko zamknięte. Słuchajcie, bo tam niektórzy do mnie piszą, że nie ma lockdownu w Holandii. Lockdown w Holandii wprowadzili 19 grudnia i będzie trwał do 14 stycznia, ale jeszcze nieoficjalnie. Może być tak, że przy 14 stycznia jeszcze go przedłużą. Oby nie było tak jak w zeszłym roku, że będzie bardzo długo wszystko zamknięte i otworzą dopiero latem. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo wariacji człowiek może dostać. Dobra, idziemy się przejść, zobaczymy, co się dzieje dalej. Tutaj mamy różnego rodzaju orzeszki i na przykład możecie sobie zobaczyć, że trzy takie pojemniki orzeszków za 5 euro, nie? Macie wszystkie, trzy za 5 euro, możecie sobie pomieszać różne smaki. Ja na przykład lubię orzeszki lepsze niż na przykład do chipsy do piwa, nie? Wolę sobie paczkę orzeszków. Tu macie następne takie w woreczku. To są takie ciasteczka orzeszkowe, jakby nie wiem jak to nazwać. Też 3 za 5 euro. Tu takie kulki. Tak samo, 3 za 5 euro. Spoko, nie? Niedrogo, moim zdaniem niedrogo. Za trzy takie pojemniki zapłacić 5 euro. To jest tanioszka. A tu macie fajne takie pakiety na upominki. Orzeszki, jakiś napój, ser żółty. I taki pakiet kosztuje na przykład 12 euro. 12 euro kosztuje taki pakiet na upominek czy na prezent. Tu już taki większy z winkiem macie za 18 euro. Fajna opcja na przykład na pomysł, jak jedziesz do Polski, żeby komuś wziąć taką paczkę w prezencie jako upominek. Fajna sprawa. A tu na przykład miks takich orzechów. Tutaj widzę jakieś czekoladki, chyba to jest toffee. Taka paczka kosztuje 10 euro. Też niedrogo, co? Wydaje mi się, że ceny mają tu spoko. Następne, 3 za 5 euro. Przeróżne rodzaje. Przepraszam. Nie spodziewałem się, że pomimo lockdownu jest taki mega wielki ruch na mieście. A tu taki ser żółty. 8 euro za sztukę. Dwie sztuki 15 euro. Jak ci się podoba? Fajnie! Fajnie! No jak widzicie, wylądowaliśmy na lumpiach. Tutaj pan przyrządza. Bo kolega Jacek chętnie spróbuje wietnamskiego żarcia dzisiaj. Taki mały samochodzik, środek centrum i wszyscy opychają się pysznymi lumpiami. Zabierz testował Jaca. Zrobisz recenzję smaków. Zobaczcie, jak się pięknie prezentują wietnamskie lumpie. Zobaczcie, powiem wam, że tutaj w Zwolle, miejscowo Zwolle, taki czerwony samochodzik przyjeżdża. I mają naprawdę kozaki. Zobaczcie, ile farszu, sosik. Ta lumpia, jedna z najlepszych, jakie jadłem z Zwolle. Ohara, musisz to sprawdzić, bo wiem, że też lubisz lumpię, także Ohara, wbijaj do Zwolle. No? Co? A to postawka? Co takiego? A podstawka została w aucie, później weźmiemy.
Zobaczcie, jaki tu sklep z cukierkami. Same cukierki. Raj dla dzieci, nie? Cała ściana cukierków. Sklep się, jak on się nazywa? Yami Yami? Yamim. Jamim. Same cukierki. Przybliżenie. Lecimy. O tutaj zobaczcie, mamy piękny, duży kościół przerobiony na księgarnię, moi drodzy. Prosta, zwykła księgarnia. Zobaczcie, kościół i wejście do księgarni. Widzieliście takie bajki? No ja was nie wściemiam, to jest kościół, zobaczcie. Jest kościół, jest księgarnia. To gdzie byłeś dzisiaj, Fifi? Na pole. A w Zwolle byłeś, tak? Tak. I co jadłeś? Pyszny makaronik. Okej, okay. Jak ci się w Holandii podoba? Fajnie. Fajnie. A jutro co jest? Jutro jest Sylwester, tak? Tak. Będziemy jeszcze nagrywać. Będziemy nagrywać. A będziesz grał w Xboxa z Ocharą, tak? Tak. I dam innej... wyszło? Wyszło. Wszystko wychodzi. Cały czas się nagrywa. Jeszcze postawimy indziej kamerę. No. I nie poleciało na telefon. Dobra. Bo dzisiaj jest czwartek. Tak. A ten film opublikujemy jutro, czyli w piątek. Tak. Czyli to już będzie Sylwester wtedy. No. I ty będziesz wtedy u Adriana, u pana Ochary, będziesz grał sobie w Xboxa, bo on ma Xboxa, tak? A my gdzieś schowamy kamerę. Schowamy i będziemy nagrywać Ocharę. No. Jak tańczy. Koło domu i będzie nagrywało bomby. A, pytanie, fajerwerki. No, ten... cały dom nie paliło. No dobra. Słuchaj, pa, pa. Fifi, nie żegnamy się. Teraz jutro jest Sylwester, czyli dzisiaj, bo odcinek jest piątek, przypominam. Pozdrawiamy wszystkich widzów i życzymy szczęśliwego nowego roku, tak? Żeby był lepszy niż poprzedni. Mhm. Życzysz tak widzom? Tak. To powiedz teraz, do widzenia widzowie. Pa, pa. Pa, pa widzowie. Bawcie się dobrze, udanej imprezy. Tak. I widzimy się w odcinku sylwestrowym, czyli tak. Jutro. Jak wstanę i zmontuję. Tak, to piona. I ja. Super, mamy to.